Środa, 22 tydzień zwykły. W pierwszym czytaniu święty Paweł tłumaczy Koryntianom, że nie może do nich mówić w sposób za bardzo wyszukany albo jakiś taki nie wiadomo mądry, dlatego że są jeszcze cieleśni, że potrzebują mleka, a nie jakiejś stałej strawy. I ta metafora świętego Pawła, która porównuje wiernych do dzieci, mówi o nich, że są jeszcze na takim etapie, że są dziećmi, dlatego potrzebują bardziej mleka niż jakiegoś innego pokarmu, świetnie pokazuje, że szalenie ważne w życiu jest to, żebyśmy nie tylko myśleli o tym, co mówimy, ale też w jakiej formie podajemy to, co mówimy innym. My się nieraz często oburzamy, że ludzie czegoś nie rozumieją, albo ludzie się często oburzają, że księża tak mówią, że się do nich nie dociera. Problem może być jednak taki, że jesteśmy na bardzo różnych poziomach. Największym ideałem byłoby to, gdyby każdy z nas mówił sam na sam. Gdybyśmy się spotkali, gdybyśmy się poznali, wtedy można by powiedzieć, aha, jesteś na takim poziomie, aha, tego w tym momencie potrzebujesz, aha, takiego języka czy takiego sposobu wyrażania szukasz, bo to jest dla ciebie odpowiednie. Kiedy mówimy do kilkuset osób, do kilkudziesięciu, to wiadomo, że do jednego trafi, bo to jest jego poziom czy jego czas, a do drugiego nie trafi, albo go może nawet co innego trafić, bo będzie tak bardzo zdenerwowany, że ksiądz się w taki, a inny sposób wyraża. Nie możemy mówić, że ksiądz nie dociera do wszystkich, czy ktoś nie dociera do wszystkich. Możemy powiedzieć, do mnie to nie dociera, mnie to nudzi, mnie to nie interesuje, ale być może jest w Kościele ktoś, kto w tym momencie naprawdę to słowo go przemieni, bo nie jest na takim etapie, czy na takim poziomie. Ta troska, którą świetnie widać w rodzinach, które mają małe dzieci, że jednak wiemy, że trzeba troszeczkę inaczej dobierać książki, trzeba inaczej dobierać zabawki, trzeba w inny sposób tłumaczyć dziecku, nastolatkowi, a inny sposób dorosłemu. I dobrze byłoby, gdybyśmy się nauczyli siebie nawzajem, gdybyśmy siebie poznawali, gdybyśmy się chcieli słuchać, bo wtedy będzie nam łatwiej rozeznać, co potrzebujesz w danym momencie, bo nie wiem. Po twarzy, po wyglądzie, no nie umiem tego stwierdzić. Więc do tego zachęca nas święty Paweł dzisiaj, żebyśmy nie tylko byli przekonani, że to, co chcemy powiedzieć, jest prawdą, ale żebyśmy się też zastanawiali, czy sposób tego powiedzenia tego jest odpowiedni dla tych ludzi, do których mówimy. Psalmista z jednej strony mówi o tym, że Pan Bóg spogląda z nieba i widzi wszystkich ludzi. Czyli jak Pan Bóg spogląda i widzi wszystkich ludzi, to jest bardzo dobrze. W Piśmie Świętym, kiedy Bóg nie patrzy, zamyka oczy, to jest taki znak, że Bóg nie będzie interweniował, że Bóg się z nami nie będzie wstawiał. Jeżeli mamy świadomość, że Bóg nie spuszcza mnie z oczu, to się nie lęka. Jak matka, która widzi dziecko, jak ojciec, który widzi bawiące się dziecko, jak dziecko widzi, że rodzice się na niego patrzą, to tak naprawdę, no co mi się czego stanie, nawet jeśli byłoby jakieś niebezpieczeństwo, to wiem, że rodzice zainterweniują. A więc jeżeli Bóg patrzy na mnie, to ja wiem, że zainterweniuje. Ale pytanie jest, kiedy? I zaskakująco w ostatniej strofie psalmista mówi, dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą. No to jak to oczekuje, jak On się patrzy? Skoro Pan Bóg patrzy z nieba, to na co ja mam czekać? No właśnie to jest ten moment, że On patrzy, ale ja czekam, bo między Jego spojrzeniem a reakcją jest ten czas. Jest ten czas, który dla nas nieraz się dłuży. Pan Bóg nieraz nie pomaga. Tydzień, nieraz miesiąc, nieraz rok. Nieraz lata trzeba prosić o to, żeby to boskie spojrzenie przekuł na tarczę. On jest naszą pomocą i tarczą. Żeby to boskie spojrzenie spowodowało jego reakcję. Tak jak mama widzi, tata nieraz przygląda się, a nieraz rzuca wszystko, żeby pomóc dziecku. Żeby Bóg w pewnym sensie rzucił wszystko. Żeby rzucił niebiosa i stał się człowiekiem i przyszedł nam pomóc, bo samo Jego spojrzenie jest szalenie ważne. Wiemy, Panie Boże, że jesteś, ale też chcemy po prostu, żebyś nam pomagał. I to oczekiwanie jest o tyle ważne, żebyśmy też mieli świadomość, że to jest trochę jakaś część, to jest część naszego życia. Że jeśli wierzę gorąco w Pana Boga, że On patrzy, że On jest, no to wtedy mam taką świadomość, w porządku, wiem, na kogo czekać, wiem, że nie umarł, wiem, że nie odszedł. Ale z drugiej strony, jeśli mnie męczy to czekanie, to żebym wiedział, nie, prędzej czy później przyjdzie. Prędzej czy później przyjdzie. Maranata, będziemy wołać, będziemy modlić się, będziemy wzywać Pana Boga, żeby przyszedł, ale przyjdzie, naprawdę przyjdzie.
ten trud czekania, trud tej niepewności, trud tego, że ja nie wiem, kiedy Pan Bóg zainterweniuje, no jest ciężki, ale uwierzmy w to, że jakoś to tak Pan Bóg poukładał, że On ma swoje plany, których my być może, czy na pewno nie znamy. Jeśli chodzi o Ewangelię, to słyszymy o uzdrowieniu teściowej Piotra, o licznych uzdrowieniach. I tak mogłoby się wydawać, że Jezus jest przede wszystkim lekarzem. Ale końcówka Ewangelii pokazuje nam, że Jezus chce przejść do innej miejscowości, mówiąc: także i innym miastom muszę głosić dobrą nowinę o Królestwie Bożym, bo po to zostałem posłany. Czyli nie zostałem posłany po to, żeby uzdrawiać ludzi, ale po to, żeby głosić dobrą nowinę. Zostałem posłany po to, żeby mówić słowo. No to dlaczego uzdrawia? No bo jak jeszcze jak chory, to jak on będzie słuchał? Jak kogoś bardzo bolą zęby, to nawet najlepszego kaznodziei nie będzie słuchał. Jeżeli ktoś jest głodny, to jak on może mówić o bogactwie Słowa Bożego, jak on tak naprawdę chleba by zjadł, nie? Dlatego Jezus rozmnaża chleb, dlatego Jezus uzdrawia, z jednej strony legitymując tym, czy potwierdzając, że jest Synem Bożym, że rzeczywiście Bóg jest po Jego stronie, a z drugiej strony pokazując nam: ludzie kochani, zanim zaczniemy mówić o Panu Bogu, zanim po prostu będziemy dzielić się Słowem Bożym, to się zastanówmy, czy ludzie, którzy nas słuchają, nie są dręczeni przez jakieś złe duchy, przez jakieś potrzeby, przez jakieś choroby, przez jakieś sprawy, które im utrudniają słuchanie Słowa Bożego. Jak sobie załatwimy z tymi rzeczami, które nam utrudniają, no to wtedy łatwiej będzie Słowo Boże głosić. Dlatego tak bardzo trzeba być czujnym na te ludzkie sprawy, żeby dbać o ludzkie sprawy, żebyśmy po prostu nie zatrzymali się na Słowie Bożym, bo ono nie dotrze do ludzi, jeżeli ludzie w tym momencie mają jakąś taką bardzo mocną potrzebę ludzkich spraw niż Bożego Słowa. Ale z drugiej strony jest mega niebezpieczeństwem, żebyśmy pomagali ludziom, w sensie dawali jedzenie, załatwiali pracę, sprawiali, żeby no jakoś byli pocieszeni, bo mają konflikty międzyludzkie, i na tym się zatrzymywali. Że pomożemy ludziom, ale już o Panu Bogu nie będziemy mówić. To nie jest złe pomagać ludziom. I to nie jest też złe zatrzymywać się na poziomie tylko ludzkim. Ale chrześcijaństwo właśnie polega na tym, że idziemy krok dalej. Że wiemy doskonale, że jakakolwiek pomoc ludzka, ona pomoże w tym momencie. Natomiast Słowo Boże może pomóc i rzeczywiście pomaga na życie wieczne. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.